Ja, kochani, chciałabym podzielić się z wami takim krótkim świadectwem wiary w to, że Boża zdolność jest we mnie. Jakiś czas temu, w sumie niedawno, zainteresowałam się robieniem kolaży. Zaczęłam robić kolaże i tak pewnego dnia, też zawsze pokazywałam je Rafałowi, pewnego dnia Rafci mówi, a może byś robiła plakaty na ewangelizację. Mówię, w sumie mogę spróbować. Jakieś tam różne programy pościągałam sobie na tablet, ale kompletnie jakby rzeczy... Ja się nigdy grafiką nie zajmowałam, nigdy nie zajmowałam się jakimś obróbką zdjęć. To w ogóle nie było moje kiedyś. I pamiętam, że... I zaczęłam sobie tak dłubać w tych programach i przyszedł taki moment, że mówię, troszkę mi jest za mało, chcę coś więcej. Chcę jakiś taki lepszy program, chcę w ogóle się w tym szkolić. I zobaczyłam, że ja to bardzo polubiłam. I w krótkim czasie spotkałam się gdzieś tutaj w kościele z Matyldą. I Matylda, jak jakoś tak rozmawiamy na temat tego, aby właśnie też jakby w tych mediach społecznościowych nasz kościół też tak lepiej i kolorowo reklamować. I pamiętam, że wtedy mi Matylda poleciła taki program Canva. Tylko Matylda powiedziała do mnie taką rzecz, że wiesz, tylko to jest taki trochę dla zaawansowanych osób program. Więc ja sobie myślę, dobra, ale spróbuję, odpalę, zobaczę, co to w ogóle jest. I pewnego wieczoru zalogowałam się na... tam utworzyłam swoje konto, siedzę przed monitorem i kompletnie nie wiem, co mam kliknąć. Kompletnie nie wiem, jak mam się tym posługiwać. I w pewnym momencie mówię, Duchu Święty, Twoja zdolność jest we mnie, więc naucz mnie, jak mam to w ogóle tworzyć. I po prostu zaczęłam klikać, zaczęłam po prostu sobie tam dłubać, grzebać, zobaczyć, chciałam po prostu zobaczyć, co tam jest. I pamiętam, że tego wieczoru bardzo długo siedziałam przy pierwszym plakacie, ale jaka była moja radość, że ja go zrobiłam, że on jest estetyczny, że jest ładny, że rzuca się w oczy. Zaczęłam też Anitce wysyłać te plakaty i postanowiłam, że będę to robić, że ja się tym zajmę. I też w krótkim czasie zauważyłam, że... Wpadłyśmy z Anitką na taki pomysł, aby ożywić Instagrama Kościoła. Więc też zaczęłyśmy tworzyć najpierw ja te plakaty, a później w sumie Anitka zapytała, w jakim programie to tworzę, więc jej tam wysłałam informacje i zaczęłyśmy się jakby też tą pracą dzielić. I tak to jest do dzisiaj. Jestem w ogóle, mega się cieszę, że otworzyłam się na coś nowego, że uwierzyłam w to, że Boża zdolność jest we mnie i mogę robić tak naprawdę wszystko. Dla mnie to też jest takie zadziwiające, bo kiedyś się w ogóle tym nie interesowałam, czy nawet kanałem YouTube'a, prowadzenie jakichkolwiek działań na YouTubie, to była dla mnie w ogóle jakaś abstrakcja. A dzisiaj bardzo lubię to robić, bardzo się cieszę, że to robię. I też chcę was zachęcić do tego, abyście otwierali się na nowe przestrzenie, które są u was i też angażowali się w te rzeczy, które tutaj, te medialne rzeczy, które robimy w Kościele. Amen.